Przede wszystkim chcemy, żeby nasi mieszkańcy Gdyni czuli się bezpiecznie. Stąd akcja o informowaniu rowerzystów, że rower to pojazd i nie poruszamy się nim po chodniku. Chcemy, żeby było jak najmniej wypadków na chodniku. Chcemy, żeby rowerzyści jeździli i poruszali się po naszym mieście zgodnie z prawem. Bardziej chcemy edukować przede wszystkim te osoby, które zazwyczaj poruszają się na wynajętych rowerach Mewo. Mamy informację, że tego faktycznie jest coraz więcej i niestety ci użytkownicy wykorzystują nie drogi rowerowe, ale chodniki, czy jadą niezgodnie z prawem. Chcemy ich edukować. Natomiast docelowo pewnie, jeżeli nie będzie to działać, to oczywiście również pojawią się mandaty. Do rozpoczęcia sezonu letniego Straż Miejska uruchomiła patrole rowerowe. Te patrole rowerowe to nie jest tylko represja w stosunku do osób nieprzestrzegających przepisów prawa ruchu drogowego, ale również kontrola infrastruktury drogowej, to również edukacja skierowana do dorosłych, ponieważ dzieci, powiem tak, mamy załatwione, ponieważ w przeciągu roku szkolnego spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, mamy różne programy profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zaczynamy teraz z dorosłymi, tak? Te osoby, które jeżdżą po chodnikach, które stwarzają jakieś zagrożenie, chcemy również je edukować, przypominać o przepisach, o których właściwie powinni wiedzieć. Patrole rowerowe Straży Miejskiej to również kontrola infrastruktury drogowej. To wszystkie uwagi, które będziemy do niej mieli, będziemy przekazywali do Zarządu Dróg i Zieleni, ale to również pokazywanie pozytywnych zachowań na drodze, ukierunkowanych na rowerzystów.